Ponad 100 nowych zakażeń wykryto w czasie minionego weekendu w Suwałkach i powiecie ziemskim suwalskim. Zła sytuacja epidemiczna jeszcze w minionym tygodniu skłoniła prezydenta miasta do wystosowania apelu kierowanego do mieszkańców. Czesław Renkiewicz prosi w nim o respektowanie zasad reżimu sanitarnego, noszenie maseczek, dbanie o higienę rąk i rozsądny dystans. W swoim wystąpieniu dotknął również tematu szczepień, zachęcając mieszkańców, by sięgnęli po tego rodzaju profilaktykę. Odniósł się też do mitów szerzonych przez środowiska antyszczepionkowców. Według danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej od pierwszego dnia szczepień, to jest od 27 grudnia 2020 roku do 4 listopada bieżącego roku, zarejestrowano w Suwałkach jeden niepożądany odczyn poszczepienny. Dotyczył on kobiety, która po przyjęciu szczepienia zgłosiła zaczerwienienie i krótkotrwałą bolesność w miejscu wkłucia, poinformował. Dodał również, że na dzień 4 listopada bieżącego roku niespełna 45% mieszkańców miasta skorzystało z możliwości ochrony przez zaszczepienie się przeciwko ciężkiemu przebiegowi SARS-CoV-2. To znacznie mniej niż wynosi ogólnokrajowy wskaźnik wyszczepienia. Jak podkreślił prezydent miasta, tylko wspólne działania wszystkich mieszkańców mogą sprawić, że wciąż pogarszająca się sytuacja ulegnie zmianie, a skutki pandemii będą łagodniejsze. Pod postem, jak zwykle w przypadku zachęcania do szczepień, pojawiły się krytyczne głosy antyszczepionkowców, ale tym razem zwolennicy profilaktyki szybko ucięli rodzącą się dyskusję.